Ja jestem ciekaw, co ta maszyna u Ciebie zmieniła, jeżeli chodzi o pracę na stolarni, nie? To jest dość, dość ważne. Jakieś motywy zakupu były? Tak, tak. No u nas podstawowym problemem jest to, że ta maszyna jest jedną, jedyną maszyną CNC w naszym zakładzie. Nigdy nie mieliśmy, ani żaden pracownik miał z tym styczności. Więc no raczkujemy się, uczymy, aczkolwiek no powiem szczerze, że zmieniła bardzo dużo. Bo to, co przez powiedzmy 15 lat było, że tak powiem, już jakimiś tam schematami ustalone, no to teraz trzeba było wrócić do góry nogami, bo idzie po prostu dużo, dużo szybciej wszystko. Nie, bo wcześniej jakby cięcie było na pile formatowej, wiercenie, rozpisywanie. No, tak naprawdę to ręczne rozpisywanie to jest tak naprawdę... Największe zło. Co kiedyś było, mnóstwo błędów się pojawiało gdzieś jakieś tam na montażach. Samo korzystanie z tego programu Abrys i produkcja korpusów jest, bym powiedział, nawet dość prosta. Tak, no bo właśnie Ty kupiłeś razem z maszyną Abrysa oprogramowanie, w którym możesz przygotować projekt kompletny, zrobić rendering, zrobić wycenę dla klienta. Wszystkie wiercenia, wszystko już, że tak powiem, jest pod okucia, wszystko się dostosowuje maszyna i wszystkie nawierty robi. Jesteśmy na etapie, że tak powiem, nauki już tam dalszej części jakiejś tam frezowania frontu. Krok po kroku, krok po kroku wszystko. Dokładnie. No, ale wszystko przed nami, myślę, że... Czyli rozkrój przede wszystkim korpusów meblowych i produkcja frontów na tą chwilę. Dokładnie, tak. No, to jest nasze, że tak powiem, główne zadanie. Teraz się na tym skupiamy i co? No i do przodu. Świadczyć usługi właśnie w tym zakresie.